Radio Concito. Radio Concito. To Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, zmiana ta ma też skrócić kolejki do lekarza. Tymczasem ulicami Katowic przeszedł marsz dla ochrony zdrowia. Protest zorganizowali śląscy studenci medycyny. Popierają w ten sposób strajk głodowy Porozumienia Zawodów Medycznych. Chodźcie z nami po lepszą ochronę zdrowia. Niech Polacy nas zobaczą i usłyszą. Wychodzimy na ulicę, ponieważ chcemy poprawy jakości ochrony zdrowia. No, z tego i Salomon nie naleje. Jesteśmy w ogóle lekarzem stażystą. Teraz wygląda to tak, że dostajemy jedno świadczenie i musimy zdecydować, który z trzech pacjentów to świadczenie dostanie. To jest nasze zdrowie, a o swoje zdrowie musimy dbać. I lekarze nam są bardzo, bardzo potrzebni. Nie pozwólmy, by ofiara naszych głodujących kolegów poszła na marne. Protestujący przeszli przed spodek. Tam uczestniczący w marszu katowiczanie mogli wykonać bezpłatne badania, na przykład zmierzyć ciśnienie krwi i oznaczyć poziom cukru. Bezmyślność, głupie żarty lub pomyłki to najczęstsze przyczyny nieuzasadnionego wykorzystywania numerów alarmowych. Już wkrótce ci, którzy nadużywają tych numerów, mogą nawet trafić za kraty lub zapłacić grzywnę w wysokości 1500 zł. Przewiduje to podpisana niedawno przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja kodeksu wykroczeń. Sprawą zajęła się reporterka Radia Łódź Monika Gosławska. No, wszedłem do sklepu, a wyjść nie mogę. Bezzasadne korzystanie z numerów alarmowych jest niedopuszczalne, mówi jeden z piotrkowskich lekarzy Przemysław Winiarski. Tam, gdzie w grę może wchodzić ludzkie życie, nie ma żartów. O pomyśle zaostrzenia kar za nadużywanie linii alarmowych, tak mówi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że nadużywanie numeru 112 może utrudnić otrzymanie przez naprawdę potrzebującą osobę pomocy, to uważam, że to nie jest przesada. Jeżeli ludzie z naprawdę błahymi sprawami dzwonią, wtedy ci naprawdę potrzebujący, dla których liczą się minuty, mogą nie otrzymać na czas pomocy. Lekarz dodaje, że są sytuacje, gdzie każda sekunda w akcji ratowniczej jest na wagę złota. Choćby stan nagłego zatrzymania krążenia. Proszę. Co się stało z moim telefonem? Nie chcę przyjąć nikogo. I co wobec tego? No nie wiem. Właśnie dlatego dzwonię. O tym, jak ogromna jest skala nadużywania numerów alarmowych, świadczą statystyki. W całej Unii Europejskiej liczba bezzasadnych zgłoszeń kierowanych pod numer 112 to ponad połowa wszystkich zgłoszeń. W Polsce w ubiegłym roku takich połączeń było prawie 47%. Maju spowodowała kolizję pod wpływem alkoholu. Teraz sąd odebrał jej połowę pensji. Mowa o Beacie B., sędzi Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. O szczegółach Ewelina Kozałka, pasja z Polskiego Radia Katowice. Okazało się, że ma blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Katowicki Sąd Apelacyjny po rozpatrzeniu sprawy odebrał Beacie B. połowę wynagrodzenia. Na Ukrainie doszło do kilku cyberataków. Hakerzy próbowali zakłócić pracę kijowskiego metra i lotniska w Odessie. Ukraińskie media donoszą też o ataku na systemy informatyczne jednego z ministerstw. Jak poinformowały służby prasowe Kijowskiej Kolei Podziemnej, metro kursuje bez zakłóceń. Cyberataki wpłynęły jednak na pracę systemu opłat elektronicznych, w związku z czym nie można opłacić przejazdu za pomocą kart bankowych i kredytowych. Również Międzynarodowy Port Lotniczy w nadmorskiej Odessie informuje o ataku hakerskim. W związku z tym wystąpiły problemy z odprawą pasażerów. Według telewizji 112 cyberataki dotknęły też ukraiński resort infrastruktury. Z tego powodu nie działać ma strona internetowa ministerstwa. W czerwcu tego roku Ukraina doświadczyła zmasowanego ataku hakerskiego. Wirus o nazwie Pietia zaatakował wówczas systemy informatyczne wielu ukraińskich instytucji, m.in. banków, portów lotniczych, sieci komórkowych, kolei, ale też Ukraińskiej Rady Ministrów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec pogoda. W nocy w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite i deszcz przemieszczający się w głąb kraju.
południowo-wschodniej połowie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na południu Podkarpacia słaby deszcz lub mrzawka, a w Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od minus 1 stopnia na krańcach północno-wschodnich, około 5 w centrum, do 9-11 na krańcach zachodnich. W Kotlinach Karpackich od minus 2 do 1 stopnia. Na wybrzeżu może silnie wiać. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po 18. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Zakończyło się drugie już przesłuchanie Marcina P., byłego twórcy byłej piramidy finansowej i byłego parabanku Amber Gold. Komisja śledcza rozmawiała z nim ponad 5 godzin, a kilka minut temu zakończyła się konferencja prasowa szefowej Komisji Śledczej Małgorzaty Wasserman. Oto najważniejsze wnioski z tego przesłuchania. Jest rzeczą niemożliwą, że przychodzi do Marcina P. na przykład pan Korytkowski, człowiek znikąd, który w zasadzie nic nie reprezentuje sobą, a on się z nim umawia, że przeleje mu 12 milionów, przelewa mu pierwszy 1 200 000, no bo więcej nie zdążył. Pan Korytkowski natychmiast wyprowadza te pieniądze, nie, one oczywiście przepadają. Myślę, że jest chyba dla każdego oczywiste, że ci rzeczywiści mocodawcy po prostu wskazali, tego pana przyjmiesz i na to konto będziesz przelewał pieniądze. Proszę zwrócić uwagę dzisiejsza jego wypowiedź, że rzeczywiście wskazano mu na to, on nie chciał tego rozwijać. Oczywiście, że on wie, zna całą prawdę i rzeczywistość. Coś. Będzie pytanie takie, czy organy ścigane dzisiaj i wierzę w to głęboko będą w stanie do tego wszystkiego dojść, bo ówcześnie ani prokuratura, ani służby specjalne, ani w zasadzie żaden organ w Polsce nie był zainteresowany tym, żeby od niego uzyskać jakiekolwiek informacje. Przypomnijcie sobie Państwo wypowiedź prokuratury, która przyczyła artykułowi, który pojawił się w jednym z tygodników, gdzie było wprost napisane, że on się starał o bycie świadkiem koronnym. Ja pamiętam całkiem niedawno, jak pan prokurator złodziej wyszedł i powiedział, że nic takiego nie miało miejsca, a ja Państwu 2 tygodnie temu pokazałam protokół, który rozpoczyna się od tego, że na protokół Marcin P. mówi, że chciałby skorzystać z tego dobrodziejstwa i tutaj opisał 2 przestępstwa. Pierwsze to jest kwestia łapówki w Urzędzie Gdańsku. To postępowanie jest podjęte przez prokuraturę zaawansowane i się toczy. Druga to jest kwestia popełnienia przestępstw przez Michała Tuska. Oczywiście również umorzony. Dzisiaj Marcin P. powiedział, że w ramach tego, co zaczął mówić, odnosił wrażenie, że próbuje się z niego robić wariata. Prokuratura w ogóle nie podjęła tego postępowania, a strach tamtejszej prokuratury był tak daleko posunięty, że nawet nie odważono się przesłuchać Michała Tuska w charakterze świadka do tej sprawy. Dziękuję za te dzisiejsze zeznania, wpłyną na dalsze prace komisji. Panie redaktorze, praca komisji jest trudna, dlatego że my po 5 latach w zasadzie składamy ten materiał z dziesiątek spraw. Każdy ze świadków mówi niewiele, ale jednak coś nosi do sprawy. I ja, budując dzisiaj swój obraz i mówiąc o tym, że uważam, że on jest osobą wymyśloną, prowadzoną i chronioną w zasadzie do dzisiaj, wybudowałam sobie taki obraz po analizie tysiąców akt pochodzących z różnych postępowań, z różnych urzędów, również na podstawie akt, które tych postępowań, które były prowadzone po jego zatrzymaniu. Ja śmiało stawiam dzisiaj również tezę, że tylko zadbano o to, aby tylko on miał postawione zarzuty, ewentualnie jego małżonka, bowiem to są osoby, które gwarantują, czy gwarantowały do tej pory, bym powiedziała, dużą szczelność i nieujawnianie informacji. Myślę, że postawienie w stan oskarżenia innych pracowników, którzy dużo widzieli, może to zasadniczo zmienić, bowiem no, taka jest charakterystyka procesów karnych, że ludzie w momencie, w którym zaczynają mieć postawione zarzuty, po prostu odświeżają się pamięć i mówiąc wprost, nie chcą po prostu dostawać wyroków za innych ludzi. Jeszcze ten wątek, że linie OLT Express mogły służyć do przewozu parlamentarzystów, senatorów, ludzi z kancelarii premiera. Dojdziemy do tego w momencie, gdy będziemy robić wątek związany ze służbami specjalnymi. Jeżeli się to przejawia, Biuro Ochrony Rządu sprawdzało te samoloty. Państwo wiecie, nie jest to tajemnicą, że wezwany jest pan Janicki oraz jeszcze jeden pracownik Biura Ochrony Rządu. Oczywiście będziemy pytać o te okoliczności w tym zakresie, również pan minister Cichocki. No tyle na ten moment. Tyle na ten moment, czyli tyle od szefowej Komisji Śledczej do spraw afery Amber
Bergold po ponad 5 godzinach przesłuchania byłego szefa Amber Gold, czyli Marcina P. I na razie u nas tyle, jeśli chodzi o Warszawę, bo teraz krótko, ale treściwie bardzo o Gdańsk. Krzysztof Wyszkowski, legendarny działacz opozycji i członek kolegium IPN, ma przeprosić Lecha Wałęsę za swoje wypowiedzi w mediach, że przed kilku laty wygrał proces, który były prezydent wytoczył mu za nazwanie go agentem SB o pseudonimie Bolek. To jest dzisiejsza decyzja Sądu Okręgowego w Gdańsku. To jest kolejna decyzja sądu w sprawie, która toczy się 12 już lat, a naszym gościem jest Krzysztof Wyszkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panu. Co Pan zrobi z tym wyrokiem sądu? Ja tylko chciałem sprostować, że ta kwestia sprostowania według sądu, że ja mówiłem, nie podawałem nieprawdziwą informację, że wygrałem, nie jest prawdziwa, bo ja merytorycznie prawdziwie podawałem, że wygrałem, ponieważ wszystkie koszty sądowe został z nimi obciążony Lech Wałęsa, a ja zostałem zwolniony ze wszystkich kosztów, a i sąd zasądził od Wałęsy zapłatę za proces, za przedstawicielstwo procesowe i tak dalej. Także ja przez cały okres procesowy nie podniosłem żadnych kosztów, nie nałożono na mnie żadnych odszkodowań, czy jak Wałęsa życzył sobie nawiązki, a przeciwnie, to Lech Wałęsa zapłacił, więc merytorycznie, skoro wszystkie, ja nie musiałem w końcu przepraszać Lecha Wałęsy, skoro wszystkie moje racje zostały uwzględnione, no to merytorycznie wygrałem, a że formalnie nazywało się to przegraną, dlatego że sąd nakazał mi przeprosiny, które, jak mówię, nie wykonałem i nie ma za to konsekwencji. No to nie jest powód, ale ta zasłona w tym wygraniem czy nie przegraniem procesu służy tylko temu, żebym co sąd dzisiaj ogłosił, że ja mam oświadczyć, że moje twierdzenie o współpracy z Lecha Wałęsą z grup bezpieczeństwa w wybraniu, że te pieniądze są nieprawdziwe, a następnie, że w sprawach informacyjnych Panorama, TVP i fakty telewizji TVN wyemitowano moje oświadczenie, iż powód Lecha Wałęsa współpracował z grup bezpieczeństwa, wybierał za to pieniądze. To oświadczenie stanowiło nieprawdę i naruszało godność osobistą i dobre imię Lecha Wałęsy, wobec czego ja, Krzysztof Wyszkowski, odwołuję je w całości i przepraszam Lecha Wałęsę za naruszenie jego dóbr osobistych. Biorąc pod uwagę pana nekrofologów i to, co o czym poinformował IPN w sprawie autentyczności teczki personalnej ETW Bolek, to ten wyrok wydaje się rzeczywiście dla pana musi być bardzo kuriozalny i trudny do... Myślę, że on jest kuriozalny dla wszystkich obserwatorów polskiego sądu i pracy polskiego sądu. Dlatego przeciwuje pan ten wyrok prezydentowi, jak pan powiedział. Tak, również, no bo prezydent się teraz ustawił trochę w roli kogoś, kto chroni ten układ sądowy. Trzeba powiedzieć, że w Sądzie Najwyższym leży mój wniosek o wznowienie procesu. No i jakoś Sąd Najwyższy nie zamierza się tym zająć. I skoro pan prezydent broni, czy chroni Sąd Najwyższy, no to w ten sposób działa trochę na moją niekorzyść. Podobnie ten proces, ten wyrok został przyjęty do rozpatrzenia przez sąd w Strasburgu i znowu sąd przyjął go do rozpatrzenia, ale jeszcze nie wyznaczył terminu, a mimo to ja jestem w Gdańsku skazywany na twierdzenie, że Lech Wałęsa nie był agentem. Cała reszta to jest tylko taki pretekst do tego, żeby w istocie ogłosić, że on nie był agentem. No przecież sąd naprawdę, no tu powiem, miał czelność powiedzieć, że nie wie o tym, nie ma dowodów, że Lech Wałęsa nie był agentem. No cóż, jeżeli Instytut Pamięci Narodowej, który dysponuje prokuraturą, przecież to jest fragment prokuratury powszechnej, i prokuratura uznała, że bez żadnej wątpliwości Lech Wałęsa był tajnym wspólnikiem służby bezpieczeństwa, pobierał pieniądze, napisał dobrowolnie zobowiązanie i tak dalej, no więc jeżeli to nie jest jakaś wiedza notoryjna i obowiązująca sąd, to naprawdę nie wiem, no dlatego pisałem, że no, sąd udaje kogoś, kto spadł z księżyca, mówiąc potocznie, udaje Greka, ale to naprawdę jest skandal. I ta sprawa ciągnie się od bardzo wielu lat, ja mam tylko nadzieję na szybkie załatwienie w końcu, tym bardziej po decyzji IPN-u, który potwierdził autentyczność teczki personalnej TV Polka. Bardzo dziękuję, Krzysztof Wyszkowski. Spokojnego wieczoru życzę mimo wszystko.
dobrego wieczoru. To Polskie Radio 24, prawie kwadrans po 18. W Polskim Radiu 24. Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Finlandii, to już wiemy. Wiemy też, że tematem rozmów są m.in. wspólne działania w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. A w Helsinkach jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W takim razie Polska, Finlandia. Co nas łączy, a co nas dzieli? Łączy nas przede wszystkim Rosja. To jest główny temat, który tutaj pojawił się w czasie rozmów polskiego i fińskiego prezydenta. Z przyczyn oczywistych Polska i Finlandia graniczą z Rosją. Polska i Finlandia po 2013 i 2014 roku, czyli po agresji, najpierw po aneksji Rosji, po aneksji Krymu przez Rosję, a potem po agresji Rosji na, czy też rosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy, miały poważne obawy, czy też taka wojna hybrydowa nie przeniesie się na teren Polski i na teren właśnie Finlandii. Stąd te dwa kraje bardzo mocno zachęcały do wsparcia natowskiego, jeśli chodzi o flankę wschodnią, mimo że Finlandia nie jest członkiem NATO, zarówno ani Finlandia, ani sąsiadująca z Finlandią Szwecja, to te dwa kraje też były bardzo mocno zaangażowane w to, żeby gdzieś tam lobbować za tymi rozwiązaniami, no bo to mimo, że nie ma tutaj żołnierzy natowskich na terenie Finlandii, to też automatycznie wzmacniało te dwa kraje. Po trzech latach od tego zamieszania, od wybuchu wojny domowej na Ukrainie, sytuacja, jak przyznawali prezydenci, jest już trochę lepsza, a fiński prezydent Sauli Niinistö mówił nawet o lekkim postępie w rozmowach z Rosją. Odrobina dialogu doprowadziła już do wzajemnego zrozumienia. To drobna rzecz, bardzo drobna, ale wszystko, co prowadzi w dobrym kierunku, jest dziś potrzebne, jeśli chcemy bronić pokoju. Polski prezydent Andrzej Duda mówił z kolei, że to wysłanie dodatkowych żołnierzy NATO do Polski i do krajów bałtyckich, czyli ta decyzja ze szczytu w Warszawie w 2016 roku o wzmocnieniu flanki wschodniej, rzeczywiście jest skuteczne i bezpieczeństwo tego regionu jest rzeczywiście większe, ale mówił też o tym, że Rosja musi w dalszym ciągu wywiązać się z tego, do czego się zobowiązała. Cała polityka sankcji musi zmierzać do tego, żeby Rosja wycofała się całkowicie z konfliktu w Ługańsku i Doniecku, który sprowokowała. Po drugie, żeby wycofała się z okupacji Krymu. No i generalnie, żeby zaprzestała takiej imperialnej polityki. To o czym, czy też w jaki sposób w dalszym ciągu przeciwdziałać tym zagrożeniom, które przecież się nie skończyły, bo nawet jeśli eksperci mówią, że są one w tej chwili mniejsze, że Rosja działa w tej chwili zupełnie inaczej w Europie, przez media społecznościowe, propagandę, a nie w takim sensie hybrydowych zielonych ludzików. Na to pytanie prezydenci mówili, że w dalszym ciągu trzeba kontynuować tą politykę odstraszania, czyli po prostu trzymać żołnierzy na wschodniej flance, ale też trzeba rozmawiać o skutkach, o tych konfliktach, które mogą się pojawić w jakimś najbliższym albo mniej najbliższym czasie i wiedzieć, jak im ewentualnie zapobiec. Ale prezydenci na konferencji po spotkaniu, tym najważniejszym dzisiejszym spotkaniu prezydenta Dudy, byli też pytanie o kwestię praworządności w Polsce. Fiński prezydent mówił o tym, że ma nadzieję, że Warszawa z Brukselą szybko osiągną porozumienie w sprawie i praworządności, i kwestii reformy sądownictwa, bo Europa musi być zjednoczona, musi być silna, a ma w tej chwili bardzo ważne sprawy do rozwiązania, czyli na przykład walkę z ociepleniem klimatycznym oraz kwestię kryzysu migracyjnego. Polski prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że obronił reformę sądownictwa, mówił o tym, że jest ona realizacją programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości i zapewniał, że w Polsce są szanowane prawa wyborców, prawa obywateli oraz jest szanowana konstytucja. W Polsce nie ma czegoś takiego, że mediom nie wolno publikować określonych informacji, co się zdarza w innych krajach. W Polsce wreszcie nie okłada się pałkami ludzi, którzy chcą korzystać ze swoich praw. Dodajmy jeszcze tylko, że ten temat pojawił się na konferencji, oczywiście konferencji prasowej, ale po tej konferencji prezydent Andrzej Duda jeszcze między innymi spotkał się z szefową parlamentu fińskiego, złożył kwiaty na grobie jednego z czterwieniec, na grobie jednego z największych bohaterów w historii Finlandii, czyli marszałka Karla Gustawa Mannerheima. To jest jeden z fińskich dowódców z czasów II wojny światowej i późniejszy prezydent Finlandii. Mówił też o stuleciu niepodległości Polski przypadającym w przyszłym roku i w tym roku przypadającym z kolei takim samym
świecie, jeśli chodzi o Finlandię, a pojechał też na Uniwersytet Aalto, gdzie działa taki inkubator przedsiębiorczości, inkubator startupów. Tam wraz w towarzystwie polskich startuperów spotkał się z fińskimi startuperami. Dodajmy tylko, że ten uniwersytet, ten ośrodek, ten inkubator przedsiębiorczości jest jednym z najbardziej znanych w tej chwili w Europie i działa non-profit, ale mimo to w ubiegłym roku dostał 1500 aplikacji z całego świata, co też pokazuje, jaki jest popularny, no i jaką dobrą opinią cieszy się tam właśnie polscy startuperzy. Rozmawiali ze swoimi fińskimi kolegami, żeby gdzieś się natknąć i gdzieś starać się też znaleźć nowe pomysły, jak rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Z Helsinek, specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy za wyczerpującą relację. Już 20 po 18. Mamy dwie informacje z rządu. Jedna dotyczy zdrowia, druga samego rządu. Na początek rząd przyjął projekt ustawy stopniowo zwiększający wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w roku 2025. To już decyzja oficjalna, ale jeszcze zanim stała się oficjalna, nie została dobrze przyjęta przez protestujących lekarzy rezydentów, którzy chcą jeszcze większych nakładów w jeszcze krótszym czasie, no i chcą podwyżek wynagrodzenia. Efektem tego niezadowolenia jest z kolei jutrzejszy dzień w Małopolsce, bo to będzie dzień bez lekarzy. To druga informacja dotyczy samego rządu, którą potwierdziła dzisiaj premier Beata Szydło. Ta informacja brzmi tak, że rekonstrukcja będzie. Wiemy, że zmiany będą, ale nie wiemy, jak dobrze. Sprawdzamy w takim razie, co udało się ustalić Sylwii Białek. Premier Beata Szydło poinformowała, że będą zmiany w rządzie. Mówiła o tym w publicznej telewizji. Decyzje zapadły, ale szefowa rządu poinformuje o nich za kilkanaście dni. Podjęłam decyzję. Ta decyzja w ciągu kilkunastu dni będzie ogłoszona. Chciałabym, żebyśmy przestali spekulować. Te zmiany nastąpią, ja o tym powiem, to jest oczywiście wszystko będzie uzgodnione, także chcę Państwa tylko zapewnić, że rząd pracuje i bardzo bym prosiła, żebyśmy nie spekulowali, tylko wstrzymali się z różnymi komentarzami przez te kilkanaście dni. Wśród szefów resortów, którzy mieliby stracić stanowisko, wymienia się minister cyfryzacji Annę Strażyńską. Część kompetencji jej resortu miałoby przejąć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mariusz Błaszczak mówił na antenie radiowej Trójki, że Ministerstwo Cyfryzacji powstało z części zadań przypisanych jego resortowi. Wszystko jest teoretycznie możliwe, czy w praktyce tak będzie. Zobaczymy, mówił Mariusz Błaszczak. Nikt z nas nie jest przypisany do swojego stanowiska. Mówił o tym premier Kaczyński w kampanii wyborczej. Tego się trzymamy. I druga taka teza, którą premier Szydło formułowała wielokrotnie o zmianach w rządzie. Nie mówimy, zmiany przeprowadzamy. Jeżeli oczywiście tak zyska. Zapowiadane zmiany w rządzie komentuje opozycja. Szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła, że w związku z wysokim zaufaniem do premier Szydło można się spodziewać, że zapowiadana rekonstrukcja nie obejmie szefowej rządu. Posłowie Kukiz 15 oczekują zmian na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Piotr Apel mówił, że Witold Waszczykowski mimo swojej wiedzy nie sprawdził się w roli szefa polskiej dyplomacji. Natomiast Platforma Obywatelska nie spodziewa się politycznego trzęsienia ziemi. Sławomir Neumann uważa, że planowana rekonstrukcja będzie drobna i wizerunkowa. Dopóki Jarosław Kaczyński nie przejmie sterów rządu od pani premier Szydło, no to wszystko będą zmiany pozorne i to jest ta grupa rekonstrukcyjna udająca rząd i ta grupa rekonstrukcyjna będzie zmieniała trochę aktorów. Na tym będzie ta rekonstrukcja polegała. Nie będzie miała żadnego innego znaczenia tak naprawdę dla jakości rządzenia, bo dzisiaj decyzje polityczne zapadają poza rządem. To jest największy problem na styku właśnie władzy politycznej w obozie rządzącym. Premier Beata Szydło podkreśliła, że decyzje zostały już podjęte. Mówiła, że zmiany personalne omawia z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, co jak zaznaczyła, jest rzeczą naturalną. Jak mówiła, takie decyzje zapadają bowiem w gremiach partyjnych. O szczegółach rekonstrukcji, które do tej pory poznaliśmy, Sylwia Białek. A teraz odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wskazanie kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego było wadliwe i częściowo niezgodne z konstytucją, ale powołanie przez prezydenta pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest już zgodne i skuteczne, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał rozpatrzył
Złożył także skargę Rzecznika Praw Obywatelskich, a szczegóły obu tych spraw zna Violanta Turkowska. Chodzi o ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawę z przepisami wprowadzającymi obie ustawy. Trybunał na posiedzeniu niejawnym rozstrzygał m.in. czy zapis o włączeniu do orzekania trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 roku jest zgodny z konstytucją. Orzeczenie ogłosił przewodniczący składu sędziowskiego, wiceprezes Trybunału Mariusz Muszyński. Artykuł 18 punkt 2 oraz artykuł 21 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie pierwszym w zakresie, w jakim dotyczą sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i złożyli ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są zgodne z artykułem 194 ust. 1 ust. 1 konstytucji. Skargi Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara dotyczyły również m.in. praw pracowników Trybunału, naruszenia zasady trójpodziału władzy oraz uniemożliwienia Trybunałowi orzekania w sprawie przepisów, które przestały obowiązywać. Łącznie Trybunał uznał za zgodne z konstytucją cztery najważniejsze punkty skargi Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeden wątek został umorzony. Głos odrębny wygłosił sędzia Leon Kieres. Trybunał orzekł dziś także, że ustawa o Sądzie Najwyższym w zakresie dotyczącym regulaminu wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest częściowo niekonstytucyjna. Jednak jak uzasadnił wiceprezes Trybunału sędzia Mariusz Muszyński, nie stanowi to podstaw do uznania za nieważne powołanie na to stanowisko profesor Gersdorf, ponieważ działania prezydenta nie mogą być przedmiotem kontroli sądowej. Na skuteczność powołania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoby pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie mogą wpływać ani wady prawne przepisów obowiązujących na poziomie konstytucyjnym dotyczących wyboru kandydatów przedstawianych prezydentowi, ani błędy popełnione przez organ dokonujący wyłonienia tych kandydatów. Tę ocenę wzmacnia też to, że sam fakt właściwego powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie jest tylko oparty bezpośrednio na przepisach konstytucji, ale jest też prerogatywą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O stwierdzenie zgodności z konstytucją ustawy o Sądzie Najwyższym i uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z 2003 roku w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wystąpiła grupa parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. W imieniu wnioskodawców orzeczenie Trybunału ocenił poseł Arkadiusz Mularczyk. Trybunał Konstytucyjny uznał, że te regulacje, które obecnie funkcjonują, powinny być zdeliminowane z obrotu prawnego, a zatem pilna jest interwencja ustawodawcy w tym zakresie, tak żeby przepisy dotyczące powołania, wyboru prezesa i przedstawienia go prezydentowi były powszechnie znane również wszystkim podmiotom, które są na zewnątrz Sądu Najwyższego. Dzisiejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nasze dane osobowe mają być lepiej strzeżone. To wynik pracy resortu cyfryzacji, który zakończył konsultacje społeczne w sprawie zupełnie nowej ustawy. Jej wynikiem będzie m.in. nowy urząd i lepsza ochrona danych osobowych. Co jeszcze o tym Aleksandra Przemek? Nowe zapisy zmieniają w sumie 140 ustaw. Chodzi m.in. o konsekwencje wycieku danych dla firm, usuwanie danych z sieci czy zarządzanie nimi przez firmę. Jak mówi minister Anna Starzyńska, takiej reformy w naszym kraju jeszcze nie było. Jesteśmy pierwszym krajem w Europie, który robi reformę o tak gigantycznej skali, zmieniając od razu cały system. Jedną z planowanych zmian jest zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Jak mówi Maciej Kawiecki z ministerstwa, ten temat także był konsultowany. Nie ma jednak na razie decyzji w tej sprawie. Przepisy przewidują dwa rozwiązania. Zgodę udziela rodzic po prostu, albo dziecko, a rodzic tą zgodę potwierdza. Nowe przepisy mają wejść w życie do 25 maja 2018 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A więcej o tym w Gospodarce dla Każdego za kilkanaście minut, a już za chwilę informacje o 18.30. Reklama. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność klipowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo klipowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Klipowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o klipowite w swojej aptece. Zdrowit. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by to był? Wymarzony cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert.
Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. W tym sensie, że to nie może być takie... Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 18.30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała małżeństwo podejrzane o wielomilionowe wyłudzenie podatku VAT. Chodzi o Annę S.N. oraz Adama N., którzy byli poszukiwani listami gończymi. Jak informuje szczecińska prokuratura, są to główni podejrzani o udział w przestępczym procederze, w który zaangażowanych było wiele osób i ponad 20 podmiotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Grupa przestępcza, w ramach której działało małżeństwo N, miała narazić skarb państwa na straty o wartości ponad 450 milionów złotych. Szczecińska prokuratura prowadząca śledztwo do tej pory postawiła zarzuty 10 osobom. Sytuacja w służbie zdrowia, sprawa wolnych niedziel oraz zbliżające się wybory w związku to główne tematy, którymi zajmują się członkowie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność na posiedzeniu w kopalni Soli w Wieliczce. Związkowcy będą dyskutować nad stanowiskiem Solidarności na temat projektu ustawy dotyczącym ograniczenia handlu w niedzielę. Chcemy, by wszystkie niedziele były wolne, a nie jak zmieniono w projekcie ustawy, tylko dwie w miesiącu, mówi Piotr Duda, przewodniczący związku. Dwie niedziele to jest kompromis, to my mówimy, to jest kompromitacja Prawa i Sprawiedliwości. Nie dyskutujemy, że jeżeli PiS pójdzie w innym kierunku, to to już nie będzie projekt obywatelski, to już nie będzie nasz projekt, a nad dalszą taktyką działań zastanowimy się. Jak Państwo wiecie, w naszych głowach jest wiele wspaniałych pomysłów. Przez okres rządu Platformy Obywatelskiej PSL żeśmy to na pewno potwierdzili nieraz. Do sprawy zapewnienia pracownikom wolnej niedzieli odniósł się również metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, który wziął udział w początku obrad. Paradoksem jest to, że kiedy podpisywano porozumienia, niedziele wydawały się być dniami całkowicie zabezpieczonymi dla człowieka pracy. Obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę jeszcze w tym tygodniu zajmie się Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Będą ułatwienia dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt ustawy, który skraca czas obowiązkowego przechowywania akt pracowniczych. Wprowadzona zostanie także dokumentacja elektroniczna. Ustawa skraca okres przechowywania przez pracodawców akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Dodatkowo pozwala prowadzić dokumentację w formie elektronicznej. Wszystkimi danymi potrzebnymi do uzyskania świadczeń i ustalania ich wysokości będzie dysponował ZUS. Takie rozwiązanie oznacza duże oszczędności dla przedsiębiorców, mówi dyrektor Joanna Sauter-Kunach z Ministerstwa Rozwoju. Przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej, a także skrócenie okresów ich przechowywania to są oszczędności rzędu 130 milionów rocznie. Na tym rozwiązaniu zyskają także sami pracownicy. Teraz często pracownik ma duże trudności ze znalezieniem akt wtedy, kiedy mu są potrzebne. Bywa także dokumentacja kupi się, nie jest przechowywana w właściwy sposób i też bardzo często się zdarza, że likwidowany jest zakład pracy i po prostu nie ma już tego pracodawcy, który powinien wydać odpowiednie dokumenty. Ustawa wprowadza także zmiany w domyślnej formie wypłaty. Po jej wejściu w życie pracownik otrzyma wynagrodzenie na konto, a nie jak do tej pory w gotówce. Aby otrzymać pensję tradycyjnie, trzeba będzie złożyć stosowne oświadczenie. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Ostatni fortepian Chopina pod lupą krakowskich specjalistów z Krajowego Centrum Badań nad Dziedzictwem LANGOS. Ich zadaniem jest opracowanie strategii ochrony instrumentu, która ma opóźnić proces jego starzenia. Stan fortepianu z XIX wieku już teraz można określić jako dobry, jednak jak przekonuje Julio de Ojo Menderes, kierownik badań, nie wiadomo jeszcze, czy będzie można na nim w przyszłości grać. To możliwe, że tyle lat już minęło i że dźwięki będą inaczej niż wtedy, ale też pierwszy przegląd i opinie i rozmowy tam z panem strojcielem Szymon Jasnowskim i z panem profesorem Benjamin Boglem stwierdzili, że jest wyjątkowy instrument. Badacze, by określić stan zachowania instrumentu, posłużą się przede wszystkim aparatami fotograficznymi wysokiej klasy, świetlówkami i mobilnym cyfrowym centrum rentgenografii. Wynik ich pracy poznamy w połowie przyszłego roku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Czas na informacje ze sportu.
Tour, Henry Kulbe w Singapurze, trwa kończący tegoroczny sezon turniej tenisistek. Zakończyły się już dwa dzisiejsze mecze w tak zwanej grupie białej. Amerykanka Venus Williams po przeszło 3 godziny walce na korcie pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 7-5-6, 7-7-5. Potem w drugim meczu, znacznie krótszym, bo trwającym tylko godzinę, czeszka Karolina Pliszkowa wygrała z Hiszpanką Garbiniem Muguruzą. Zwyciężyła ją w 2 setach po 6-2 i teraz jako jedyna w tej grupie ma na koncie 2 wygrane. Przypomnę, że w pierwszej kolejce Pliszkowa pokonała Williams, a Muguruza Ostapenkę. Zwycięstwem belgijskiego kolega Timo Berenza zakończył się rozgrywany w Chinach 6-etapowy Tour de Guanxi. 55. miejsce w tej imprezie zajął jedyny Polak w peletonie Łukasz Wiśniowski. Ostatni etap wygrał Kolumbijczyk Fernando Gaviria, a Wiśniowski przyjechał na metę 25. Wyścig w Chinach, pierwszy tam tej rangi od 3 lat, zakończył tegoroczny cykl imprez World Tour. W klasyfikacji końcowej sezonu triumfował mistrz olimpijski z Rio, Belg Greg Van Avermaet przed Fryzjikiem Kryzjartumem i Holand z Zenkowem Dymulenem. Najwyżej sklasyfikowany polski kolarz to Michał Kwiatkowski na miejscu 6. 30. lokata dla Rafała Majki. Tymczasem nowy, bo urzędujący dopiero od września szef Międzynarodowej Unii Kolarskiej UCI, francuski działacz David Lapartion, chce zakazać korzystania podczas wyścigu z łączności radiowej pomiędzy zawodnikami a dyrektorami sportowymi i grup. W rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że zmiany w tym zakresie chce wprowadzić już od przyszłorocznych mistrzostw świata w Innsbrucku. Jako jeden z powodów podaje chęć nienarażania kolarstwa na wpływy bukmacherów. Nie w Gdyni, ale w Bydgoszczy reprezentacja polskich koszykarzy zainauguruje meczem z Węgrami eliminację grupową do mistrzostw świata za 2 lata. Do spotkania dojdzie dokładnie za miesiąc, 24 listopada. A przypomnę, że oprócz ekipy naszych bratanków, przeciwnikami biało-czerwonych, będą w grupie drużyny Litwy i Kosowa. Tyle o sporcie teraz, a za godzinę w naszym magazynie sportowym będzie mowa o lekkoatletyce oraz o sporcie rzutowym. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Serwis gospodarczy. Justyna Golonko, zapraszam. Już niebawem następne ułatwienie dla przedsiębiorców. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej. Czas ich przechowywania skrócono z 50 do 10 lat. Wiceminister rozwoju Mariusz Koładej podkreśla, że regulacja jest ułatwieniem nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla pracowników. Zdejmuje z nich obowiązek za lat kilkanaście, kilkadziesiąt zależy od wieku pracownika udowodnienia przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych danych potrzebnych do uzyskania świadczenia emerytalnych i rzeczy rentowych, czyli udowodnienia okresu zatrudnienia u pracodawcy. Obowiązek przechodzi na państwo zbierania tych danych i pracownik bardziej będzie teraz w pozycji ewentualnego weryfikującego te dane, a nie zbierającego. Zmiany przyczynią się też do oszczędności firmy. W Polsce spada bezrobocie. We wrześniu zatrudnienie nie miało 6,8% osób. Tak wynika z danych z Głównego Urzędu Statystycznego. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, podkreśla, że opublikowane informacje są lepsze od oczekiwań, ale zwraca uwagę, że na rynku pracy są jeszcze duże rezerwy. Jeżeli jest tak duże zapotrzebowanie na pracowników, to stopa bezrobocia powinna nam spadać szybciej, bo jednak ponad milion osób cały czas jest do zagospodarowania. I to, że ta stopa bezrobocia zaczęła spadać już wolniej, wynika z tego, że duża część tych bezrobotnych to są osoby, którym tak naprawdę może nie do końca zależy na tym, żeby pracę znaleźć, albo są też ze swoimi kwalifikacjami nieprzystosowani do tych właśnie potrzeb rynku pracy. Przypomnijmy, bezrobocie we wrześniu wyniosło 6,8%. Zdaniem ekonomistki w najbliższych miesiącach wskaźnik bezrobocia będzie spadał m.in. z powodu niedawnej obniżki wieku emerytalnego. A już od początku października, czyli momentu wejścia w życie przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ponad 160 tysięcy decyzji emerytalnych. Z tego 140 tysięcy to decyzje już z terminem wypłaty, poinformował rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz. 30 tysięcy to decyzje zaliczkowe. Wojciech Andrusiewicz wyjaśnia, że takie decyzje wydawane są tym, którym brakuje dokumentów do ostatecznego wyliczenia świadczenia. Te osoby jeszcze uzupełniają pewną dokumentację. My, nie chcąc, żeby te osoby podstawowe środki do życia, wpłacamy emeryturę w kwocie zaliczkowej, a jeżeli ta osoba doniesie już na wszystkie dokumenty, wówczas podejmujemy ostateczną decyzję i wpłacamy wyrównanie. Z najnowszych danych ZUS wynika także, że ponad 100 tysięcy świadczeń będzie odprowadzanych na konta bankowe.
A więcej informacji gospodarczych oczywiście na naszym portalu gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 21 minut brakuje do 19. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Więcej pieniędzy na zdrowie, Amber Gold i rekonstrukcja rządu. To są tematy dnia. W tym trzecim temacie wiele spekulacji ucięła dzisiaj wypowiedź samej premier Beaty Szydło. Podważyła także teorię niektórych publicystów. Jeden z nich będzie naszym gościem Marcin Makowski z Tygodnika do Rzeczy i portalu Wirtualna Polska. Rozmowa z nimi już niedługo po rozmowie gospodarczej. Gospodarka dla każdego. Karolina Mózgowiec, witam serdecznie. Ze mną mój gość, dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Witam. Witam Państwa. Za niecały rok wejdzie w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO. I Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje projekt ustawy, który będzie wdrażał te unijne regulacje do polskiego prawa. Zacznijmy od tego, czy tak naprawdę każda firma w Polsce powinna przygotować się do zmiany tych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Każda firma, która ma jakieś dane osobowe, na przykład kontrahentów, pracowników, klientów. Nie tylko firma, ale w ogóle każdy podmiot. Oczywiście firmy przede wszystkim. Każda. I małe, i średnie, i duże przedsiębiorstwa. Dlatego, bo nie ma w Polsce w tym momencie przedsiębiorcy, który nie przetwarzałby danych osobowych. Możemy wyobrazić sobie zakład fryzjerski, który powie nam, że nie przetwarza danych osobowych. Ale nic bardziej mylnego. Po pierwsze zatrudnia pracowników, a po drugie nagle okazuje się, że w pliku Excel w komputerze prowadzi tabelę zajętości, zapisuje klientów na wizyty fryzjerskie i przetwarza również dane osobowe w tym pliku Excel. W związku z tym dane osobowe są przetwarzane przez prawie każdego przedsiębiorcę. Jeżeli mamy osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą i zajmuje się sprzątaniem pomieszczeń, ona też ma dostęp do danych osobowych. Dlatego, bo przetwarzaniu danych osobowych jest również ich posiadanie. A sprzątając na przykład takie biurka, ona uzyskuje dostęp do obszaru przetwarzania danych osobowych. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie w tym momencie działalności, która z jakimkolwiek zakresie nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. A w takim razie jeszcze instytucje, tak jak pan wspomniał, czyli na przykład szkoły, samorządy. Tutaj to już w ogóle wydaje mi się, że nie ma wątpliwości. Placówki oświatowe, urzędy miejskie, urzędy ochrony środowiska, banki, wszelkiego rodzaju podmioty będą w jednakowym stopniu zobowiązane do przestrzegania nowych przepisów. Jest jeden tylko wyjątek, to znaczy odpowiedzialność. Odpowiedzialność za naruszenia w przypadku sektora prywatnego to maksymalnie 20 milionów euro, natomiast w przypadku sektora publicznego ta maksymalna odpowiedzialność to 100 tysięcy złotych, bo jako państwo członkowskie byliśmy uprawnieni do obniżenia maksymalnego wymiaru kary. I to jest jedyny obszar tak naprawdę różnic. Co się w takim razie zmieni od maja 2018 roku i ten projekt ustawy wdrażający unijne przepisy, na ile on się różni od tych regulacji unijnych, które są nam niejako narzucone? Na wszystko bym patrzył razem, to znaczy i na rozporządzenie unijne, i na prawo krajowe patrzyłbym razem, ponieważ te przepisy się uzupełniają. Oba pakiety przyznają obywatelom ponad 20 nowych uprawnień. Każdym z nich sprzężony jest oczywiście obowiązek po stronie przedsiębiorców, prawo do bycia zapomnianym, prawo do żądania przeniesienia danych osobowych, prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. To są nowe uprawnienia, których dzisiaj w takim kształcie nie ma. Obowiązki przedsiębiorców do notyfikacji naruszeń, czyli jako obywatele będziemy uzyskiwali informacje o tym, że doszło do wycieku naszych danych osobowych na przykład. Natomiast nasze przepisy krajowe, one mają dwa główne cele. Pierwszym z nich jest tworzenie ustrojowego systemu skutecznego, czyli ustanowienie organu nadzorczego, i to wynika tylko z prawa krajowego, a po drugie ustanowienie skutecznych procedur egzekwowania, czyli postępowań szybkich, postępowań sprawnych, przyznających oczywiście organowi odpowiednie gwarancje budżetowe, i to jest pierwszy obszar regulacji krajowej, a drugi to są zmiany sektorowe. A więc po raz pierwszy opowiadamy się w obszarze biometrii, na przykład w kanałach zdalnych bankowości elektronicznej, biometrii w sektorze zatrudnienia, zasad korzystania z monitoringu wizyjnego miejsca pracy, gromadzenia zaświadczeń o niekaralności w różnych sektorach, dostępu adwokatów, radców prawnych, notariuszy do danych osobowych klientów, i mogłem tak wymieniać, bo to w ustawie 130, tych zmian jest naprawdę ogrom, statystyki publicznej, działalności instytucji kultury i tak dalej. Więc
Jakbym miał opisać krajowy nasz system, to patrzyłbym na niego pod dwoma kątami. Pierwszy punkt widzenia to są przepisy ustrojowe i przepisy proceduralne, które mają na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego działania organu, a z drugiej strony to są przepisy właśnie sektorowe. Zakończyliście Państwo konsultacje społeczne tego projektu ustawy. Jakie wnioski po tych konsultacjach? Bo te konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Co budziło największe kontrowersje? Zdecydowanie największe kontrowersje budził mechanizm certyfikacji. Wprowadzony w projekcie przepisów tych uwag wpłynęło do nas najwięcej numerycznie oraz monitoringu wizyjnego miejsca pracy, czyli w ogóle zmiany kodeksu pracy. O dziwo, bo spodziewaliśmy się rzeczywiście, że dużo uwag będzie dotyczyło biometrii. Widać, obywatele już oczekują, dożyliśmy do tego, żeby w jakiś sposób nasze dane biometryczne były gromadzone. Więc te dwa obszary były głównie zainteresowanie. Wyjaśnię może słuchaczom. Certyfikacja, dzisiaj dużo słyszy się o tak zwanych normach ISO, czyli pewnej standaryzacji. Taka sama certyfikacja zostanie wprowadzona w obszarze ochrony naszej prywatności. Czyli przedsiębiorcy, którzy dzisiaj starają się o uzyskiwanie znaku Teraz Polska, albo znaku eko, czyli ekologiczne produkty, będą mogli starać się o takie same znaki jakości, ale dotyczące ochrony prywatności. Czyli będziemy sobie wchodzić na przykład na księgarnię internetową i nagle zobaczymy znaczek, który będzie nam się kojarzył z tym, że dany podmiot posiada certyfikat, że zabezpiecza naszą prywatność. Natomiast my przyznaliśmy takie uprawnienie do certyfikacji organowi nadzorczemu, to budzi rzeczywiście zastrzeżenia, czy organ nadzorczy powinien być w pełni właściwy do takiego działania. Te przepisy mówią też o tym, że w przypadku dzieci będzie potrzebna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wydana oczywiście przez opiekuna, przez rodzica. No i tutaj do ustalenia jest wiek dziecka. Kiedy taka zgoda będzie wymagana? Jak to wygląda? My mamy swobodę, to znaczy możemy ustanowić, że dziecko do 13, do 14, do 15 bądź do 16 wieku będzie zobowiązane do zapytania rodzica o zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w sieci. Daleko idąca zmiana rzeczywiście dla wszystkich serwisów internetowych. My zdecydowaliśmy się obniżyć maksymalny wymiar do 13 roku życia. Z dwóch względów. Po pierwsze, i tak system jest dzisiaj uszczelniany, bo dzisiaj takiego wymogu nie ma. W związku z tym rozwiązaniem probiznesowym jest obniżenie wymiaru do lat 13. A po drugie, dlatego, że to jest kompatybilne dzisiaj z kodeksem cywilnym. Nie może być tak, że dziecko jest uprawnione do kupienia książki w sklepie internetowym, a nie jest uprawnione do przekazania swoich danych osobowych w celach na przykład marketingowych. I wtedy rodzic musi taką zgodę przekazać. Te przepisy mówią też o prawie do bycia zapomnianym. O co dokładnie chodzi? Prawo do bycia zapomnianym to prawo do żądania usunięcia naszych danych osobowych z wszystkich nośników. Czyli jako obywatel występuje do podmiotu A, na przykład do banku, z żądaniem usunięcia moich danych osobowych. I on zobowiązany jest do usunięcia z tych głównych baz danych, ale również z kopii zapasowych. Natomiast mówi się, że to jest prawo, które więcej obiecuje niż daje. I rzeczywiście trzeba uświadamiać obywateli, że tak jest, dlatego bo prawo nie przysługuje, jeżeli przedsiębiorca jest uprawniony do gromadzenia naszych danych. Na przykład jestem pracownikiem Ministerstwa Cyfryzacji i dzisiaj odszedłem z pracy. Jutro zarządzam usunięcie danych osobowych. Nie mogę tego zrobić, bo przepisy kodeksu pracy wymagają retencji, czyli przechowywania danych przez okres 50 lat. W związku z tym tam, gdzie przedsiębiorca nie jest uprawniony bądź zobowiązany do gromadzenia danych, tam może zażądać natychmiastowego usunięcia. Wróćmy jeszcze do firm. Co tak naprawdę oprócz tego, że grożą bardzo duże kary finansowe za naruszenie przepisów, co tak naprawdę zmienia się w życiu firm, jeżeli chodzi o firmy niestety są w o tyle gorszej sytuacji niż obywatele, że tak naprawdę dostają wyłącznie, prawie wyłącznie obowiązki. Czyli w zdecydowanej większości przypadków dla nich reforma wiąże się z obowiązkami jeszcze większej staranności przy zabezpieczaniu danych osobowych. Natomiast to, co bardzo istotne i to, co bardzo ważne, to to, że oprócz tych nowych obowiązków są jednak pewne mechanizmy wprowadzane, które mogą mieć charakter probiznesowy. Owa certyfikacja. Ona wprowadza pewną konkurencyjność na rynku. Ona wskazuje, że dany przedsiębiorca jest lepszy od innych przedsiębiorców. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to możliwość uzależnienia realizacji niektórych obowiązków od wniesienia opłaty przez obywatela. Dzisiaj tego nie ma. Przepisy prawne przewidują, że w pewnych przypadkach, w pewnych obszarach możliwe będzie zażądanie opłaty, na przykład wydanie którejś z rzędu kopii naszych danych osobowych. I wreszcie samo wdrożenie pakietu
drugim reform, która jest ogromna, jest rozwiązaniem probiznesowym, bo ono nas wyróżnia spośród innych przedsiębiorców. W związku z tym rzeczywiście są pewne mechanizmy probiznesowe, co do zasady będzie restrykcyjniej. A jakbyśmy mogli wymienić takie najważniejsze obowiązki dla firm? Największe obowiązki to są te, które wymagają zmiany systemów informatycznych i które są zawsze kosztogenne i czasogenne. Jeżeli ja miałbym wyodrębnić największe obowiązki, to jest prawo do przeniesienia danych osobowych. Czyli my musimy sobie jakby skonstruować wewnątrz własnej struktury przedsiębiorcy nową usługę, której dzisiaj nie znamy, którą wszyscy będziemy musieli świadczyć. Tą usługą jest przekazywanie danych osobowych obywatela, które mamy na jego żądanie w ustrukturyzowanej postaci, na przykład w pliku PDF czy pliku Excel. A drugą usługą jest żądanie przekazania tych danych osobowych innemu podmiotowi. Czyli ja jako bank, już się uczepiłem tych banków, więc mówmy o tych bankach, jako bank muszę przygotować się, że mój klient może na przykład zażądać, żebym jego dane osobowe przekazał innemu bankowi. Klient występuje z wnioskiem o zdolność kredytową do mojego banku, ja mu odmówiłem i jemu już nie chce się wypełniać 10 wniosku kredytowego, w związku z tym te dane osobowe są przekazywane przez bank A do banku B. I im więcej przetwarzamy danych osobowych, tym musimy zapewnić większą automatyzację przetwarzania tych danych, w związku z tym tym bardziej kosztogenna i czasogenna jest ta reforma. Duże firmy na pewno już są do tego przygotowane, małe mogą nawet nie wiedzieć o tym, że coś muszą zrobić. Pytanie, czy będzie jakaś, nie wiem, kampania informacyjna, jakieś wsparcie właśnie ze strony ministerstwa. Oczywiście, my kampanię prowadzimy już od jakiegoś czasu. Ostatnio zrobiliśmy badania społeczne, w których sprawdziliśmy, jaka liczba obywateli dowiedziała się o reformie tylko w trakcie prowadzonych przez nas konsultacji społecznych. My rzeczywiście wtedy prowadziliśmy wzmożoną aktywność w mediach. Okazało się, że ponad 1 600 000 obywateli dowiedziało się o tej reformie. I takie działania oczywiście będzie resort cyfryzacji, minister cyfryzacji podejmował cały czas. A po drugie, to konsultacje społeczne, które przeprowadzamy i do których zachęcamy do udziału. Pod koniec listopada organizujemy w Ministerstwie Cyfryzacji konferencję podsumowującą tylko konsultacje społeczne, czyli ten element tworzenia prawa, w którym uczestniczą tylko obywatele i przedsiębiorcy. Kiedy te polskie przepisy mogą być uchwalone, mogą zacząć obowiązywać? Czy to też musi być ten termin do maja przyszłego roku? Absolutnie tak. Maj 2018 roku to jest ten czas, kiedy i przepisy krajowe, i przepisy unijne razem powinny wejść w życie, tworząc nowy system ochrony danych osobowych, uzupełniając się nawzajem. Dziękuję za rozmowę. Dr Maciej Kawecki z resortu cyfryzacji. Dziękuję bardzo Państwu. W Polskim Radiu 24. Nieco 9 minut brakuje do godziny 19, a wracamy teraz do tematu rekonstrukcji rządu. To jeden z tematów dnia. Dzisiaj jedna wypowiedź premier Beaty Szydło mogła uciąć, a właściwie ucięła bardzo wiele spekulacji i teorii na temat rekonstrukcji rządu. A naszym gościem jest publicysta Tygodnika do Rzeczy i portalu WP.pl Marcin Makowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kilkanaście godzin temu napisał pan m.in., że rekonstrukcja rządu to będzie nie listopad, ale grudzień. No i to pana źródło, jak widać, nie miał racji, na które się pan powoływał, bo rekonstrukcja będzie za kilkanaście dni, a więc w listopadzie. Co pan na to? Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Dwa, że mówi się po prostu o jesieni, tak? A jesień nadal jeszcze jest. No nie, no za kilkanaście dni. Dobrze, bardzo możliwe, nie za kilkadziesiąt, że tak się wydarzy. Poczekamy w polityce, bardzo wiele rzeczy się zapowiada. Między innymi na przykład Jarosław Gowin miał być ministrem obrony narodowej. Nie był. No po prostu trzeba tutaj dużą pokorę. Tak, no więc nasze tak historie, tak domniemywam. Zdrowie, nauka i różne kampanie, które Państwo prowadzicie. A więc i to gdzieś otwiera się te zakładki i w nich też jest całe, jeszcze są podrozdziały. A więc bogactwo wielkie tego portalu i można z niego bardzo pożytecznie korzystać. Tak, też sam powiedziałeś, że tam nie ma światła i tam nawet się nie zapala. Naszych kompetencji to po prostu szukamy specjalistów. Do tej pory korzystaliśmy z pomocy pani toksykolog, raz dobrze, lekarza. Ale się też nie pali. Teraz zajrzę do skrzynki. Przygotowujemy materiał dotyczący dbania o zęby, bo znaleźliśmy bardzo przyjazną panią stomatolog, która nam udzieliła paru nie takich porad. Się, bo ja włączam. Mówiąc szczerze, po rozmowie z nią stwierdziłam, że ja też nie dbam dobrze o zęby, więc to, jak mówię, to nie tylko dla młodzieży, dla dorosłych też. Umieszczany pisemnie, w formie pisemnej na tej stronie. Pisemnej, albo czasami to są wywiady, czasami infografiki. To jest taka zróżnicowana forma. Tam, tak. Są też ciekawe, więc różne formy przekazu też. Ma pani w studiu książkę, którą pani napisała. Może pokażemy ją, nie wiem, czy kamera ją uchwyci.
ty i twój nastolatek, poradnik dla rodziców autorstwa pani Bogny Białeckiej. Przeglądałem przed programem treść tej książki. No, mnóstwo tematów imponujący, tematy też życia wzięte, bardzo aktualne. Pierwszy rozdział pamiętam już taki intrygujący, że jak to brzmi, mózg młodego człowieka jest jak kajak, płynięcie kajakiem po przełomie rzeki bez kamizelki ratunkowej. Tak. Pierwszy rozdział będący metaforą. Tego dynamizmu w tym jest właśnie tak. I konkretne rady, konkretne wskazówki, jak zachowywać się. Tak, bo to jest książka pisana, ja sama mam czwórkę dzieci, z czego dwójka już jest nastolatkami, więc to jest pisane przez mamy nastolatków dla rodziców nastolatków. Z drugiej strony to jest też bardzo mocno opisane pod wpływem tego naszego kontaktu na portalu czy na warsztatach z młodzieżą, że wiemy, jakie problemy czy jakie zagadnienia się pojawiają w tej chwili w ich życiu. Kiedyś napisałam taką książkę o problemach nastolatków, ale to było ileś tam lat temu i na przykład w tej książce w porównaniu z tamtą jest o wiele więcej miejsca poświęconego mediom, internetowi, smartfonom, uzależnieniom różnego typu, bo to jest coś, co się dynamicznie zmieniło przez ostatnich kilka lat. Duża różnica właśnie w tym, chociażby taka sprawa, że w tej chwili korzystanie z internetu przez nastolatki to jest głównie za pośrednictwem smartfonu. Badania NASK, które były opublikowane w zeszłym roku, pod koniec roku, pokazują, że 75% kontaktu z treściami internetowymi u nastolatków to jest przez smartfon, nie przez telefon, komputer stacjonarny, czy przez laptopa, czy tableta, tylko właśnie przez smartfon. I ten smartfon stał się takim bardzo mocnym elementem życia młodzieży. Jest łatwo niestety też o uzależnienie od niego. Więc to jest problem, z którym my nie musieliśmy się zmagać, kiedy sami byliśmy nastolatkami, a problem, z którym się współczesna młodzież mocno zmaga. Duże wyzwanie. Nie znamy, rodzice nie znają, czym jest smartfon dla młodego człowieka. Jak można bez niego w ogóle żyć? Tak. Potrzebne jak powietrze. Bardzo często. Tak. Tak. Tak spytam jeszcze, jak rozróżnić u nastolatka, to myślę ważna kwestia, jak rozróżnić u nastolatka, co w tym wieku dojrzewania jest normą, co jest, nie powinno nas niepokoić, chociaż jest jakoś trudne, a co już powinno nas właśnie zaniepokoić, jak to odróżnić, te zachowania, postawy w normie się mieszczące, a te, które poza normę wychodzą i już trzeba reagować gdzieś bardziej. Pierwsza rzecz to jest taka, że patrzeć indywidualnie na swoje dziecko, bo to pewne normy ogólne mogą tak pasować mniej więcej tylko do naszego dziecka, więc jeżeli mamy taką tendencję do przejmowania się ogromnego swoim dzieckiem, no to w tym momencie wszystko może wzbudzać duży niepokój, a ja nie chcę siać niepokoju. Bo może się okazać, że coś, co generalnie gdzieś tam w podręcznikach jest opisywane jako budzące niepokój, w przypadku naszego konkretnego dziecka to jest zupełnie normalne. Tak? Natomiast myślę, że tym, na co warto zwracać uwagę, to jest takie duże, gwałtowne zmiany w zachowaniach dziecka. Czyli, że jeżeli rzeczywiście taka wręcz zmiana osobowości następuje, że dziecko, które do tej pory, nie wiem, było raczej spokojne i nie szalało, nagle zaczyna mieć ogromne huśtawki emocjonalne na przykład, to jest sygnał. Telefon, halo, witamy. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bardzo proszę, kto mówi do nas? Paweł Zycyz Polski, szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Pani. Szczęść Boże. Ja chciałbym krótko, to co po prostu miało miejsce w moim życiu, bo ja już jestem człowiekiem dojrzałym, już mam skończone 76 lat, ale doświadczyłem tego, że tak powiem, na polu własnej rodziny, kiedy sam byłem dzieckiem. I teraz tak, pierwsza rzecz w takim zakresie, jak to możliwe, to według mnie trzeba towarzyszyć dziecku, bo miłość oznacza obecność. Nie można na przykład otworzyć książki w dowolnym miejscu i przeczytać jedną stronę i sądzić, że się poznało treść. I to jest oczywiste. Jeśli towarzyszymy dziecku, to czasami w ogóle mogą się nie pojawiać trudne rozmowy. Ale ponieważ w życiu są trudne sprawy, dobrze jest mieć tak zwany zestaw rad mądrościowych i na przykład widząc problem dziecka, powiedzieć mu nawet czasami o jakimś
własnym, bo można je uświęcić w ten sposób do ujawnienia problemu, które je spotkało. Przy takim podejściu dziecko czuje się, że traktuje się je po partnersku. Tych radów odrościowych jest oczywiście bardzo wiele, ale najogólniej mówiąc podyktuje je serce. Na koniec chcę powiedzieć o odrości mojej matki, która była prostą kobietą i umiała trafić do mojego wnętrza przez słowa właśnie naznaczone miłością i okazywaniem mi zaufania. Nigdy nie mówiła długich kazań, ale miała dwa zdania, które zapisały się we mnie na całe życie. Pierwsze, pamiętaj synu, że mam do ciebie wielkie zaufanie, a drugie zdanie, pamiętaj, że Pan Jezus wszystko widzi. I te słowa chroniły mnie przed postawą nieszczerości wobec matki, a pokusa w młodym wieku nieraz się pojawiała. To tyle, bardzo dziękuję, szczęść Boże. Bardzo dziękujemy, szczęść. Bardzo dziękuję. Podpisuję się obiema rękami. Nic dodać, nic ująć. Tak. Pan Paweł tutaj wspomniał o takim, myślę, bardzo ważnym, jak sam też to mówi, to z doświadczenia swojego, postawie z rodzica, nie z pozycji wyższości, ja w twoim wieku to coś tam. Tylko właśnie troszkę też uchylić rąbka tajemnicy gdzieś ze swojego życia, żeby dziecko poczuło się, że ja też tak miałem, że jestem, mogę się zrozumieć. Myślę, to jest też cenna uwaga. Tak, to zresztą każdy, myślę, zauważa, że jeżeli chociażby pokazanie naszych zdjęć...